W ostatnich dwóch, a nawet trzech filmach mówiliśmy o zwierciadle parabolicznym, ale ja ani razu nie zwróciłam Twojej uwagi na to, że chodzi nam o wklęsłe zwierciadło paraboliczne, czyli że tutaj mamy narysowany tylko przekrój, ale ja przypomnę Ci, że zwierciadło paraboliczne wygląda jak taka misa w kształcie, mająca w przekroju tutaj parabolę, taka obrotowa powierzchnia w kształcie takiej misy. Interesowało nas to, w jaki sposób odbija światło tutaj ta wewnętrzna powierzchnia naszej paraboli. Czyli stawialiśmy sobie nasze obiekty o tutaj, po tej stronie zwierciadła. Interesowaliśmy się tym, w jaki sposób tutaj ta wklęsła powierzchnia będzie odbijała światło. A teraz pomówimy o czymś innym, mianowicie o zwierciadle parabolicznym, ale wypukłym. Czyli takim, które będzie odbijało światło po tej stronie. Tutaj w jaki sposób odbija zwierciadło paraboliczne wklęsłe, to już wiemy całkiem dobrze, bo omówiliśmy sobie bardzo wiele różnych przykładów powstawania obrazu w takim zwierciadle, a teraz właśnie zobaczymy, jak to wygląda, gdy postawimy sobie obiekt tutaj z tej drugiej strony. I tu również będziemy mieć powierzchnię odbijającą. Tak, czyli interesuje nas odbijanie światła tutaj przez tą zewnętrzną powierzchnię i dlatego postawmy sobie nasz obiekt tutaj, po tej stronie i zobaczmy, co się stanie. Znowu tutaj, jak mam nadzieję, pamiętasz, moglibyśmy sobie analizować różne promienie wychodzące tutaj z czubka tej strzałki, ponieważ to jest, strzałka symbolizuje nam jakiś dowolny przedmiot, dowolny obiekt, a większość obiektów, które widzimy, jednak wysyła światło rozproszone, czyli każdy punkt widzianego przez nas przedmiotu wysyła światło w dobrym przybliżeniu równomiernie we wszystkich kierunkach. Także moglibyśmy przeanalizować wiele różnych takich promieni wybiegających z tego punktu, ale ograniczymy się do dwóch takich charakterystycznych, które ze względu na właśnie geometrię tego zwierciadła parabolicznego będą dla nas szczególnie przydatne. Pierwszy promień to jest taki, który biegnie tutaj równolegle do osi symetrii, bo przypomnę Ci tutaj oczywiście, jak mamy takie zwierciadło paraboliczne wypukłe, to oczywiście tutaj w tym samym miejscu cały czas mamy jego ognisko, tutaj oś ogniskowa wynosi F, tutaj charakterystyczne punkty, środek krzywizny, tutaj jest wszystko tak samo jak było w przypadku zwierciadła klęsłego, ale interesuje nas po prostu odbijanie światła tutaj przez tą powierzchnię zewnętrzną. Dobrze, wracając do naszego tutaj obiektu i powstawania obrazu, więc tak, pierwszy promień to będzie właśnie promień biegnący tutaj równolegle do osi symetrii naszego zwierciadła. O, i on ze względu właśnie na geometrię takiego zwierciadła parabolicznego odbije się w taki sposób, że jego przedłużenie trafia w ognisko zwierciadła. Na tej samej zasadzie, jak pamiętasz w przypadku zwierciadła wklęsłego, promień równoległy do osi symetrii zwierciadła padał tutaj na powierzchni i odbijał się w taki sposób, że trafiał w... To tutaj jest analogicznie. Taki promień równoległy trafia tutaj na powierzchnię, a następnie odbija się tak, że jego przedłużenie tutaj trafia właśnie w ognisko. Dobrze, to jest jeden promień. A drugi, taki charakterystyczny, o, możemy sobie tutaj zmienić kolor obiektu, żeby nam się nie mylił z promieniami, które rysujemy. Dobrze, drugi będzie biegł w ten sposób, że po przedłużeniu trafiłby w ognisko. O, taki promień. Tak, on tutaj dobiega, fizycznie dobiega tu, do tego miejsca, do powierzchni zwierciadła, a następnie, zgodnie z tym, co mówiliśmy sobie o zwierciadle parabolicznym, odbije się równolegle do osi symetrii. Jak widzimy, te dwa promienie wychodzące są rozbieżne, nigdzie fizycznie się nie przecinają, więc nie mają szansy utworzyć obrazu rzeczywistego. Nie ma takiego miejsca, gdzie można by postawić, nie wiem, jakiś rzutnik na przykład i ten ewentualnie obraz naszego obiektu zobaczyć. No fizycznie po prostu nigdzie się te dwa promienie nie przetną. Natomiast zobaczmy, gdzie się przecinają ich przedłużenia. Przecinają się tutaj. Jak pamiętasz, mam nadzieję, z tego, co mówiliśmy na temat obrazu pozornego, to takie dwa promienie, czy więcej, ale tu wyróżniliśmy sobie dwa promienie biegnące rozbieżnie, będą przez nasz mózg interpretowane, jeśli obydwa trafią do naszego oka, wyobrażamy sobie, że tutaj mamy nasze ogromne, ogromne oko, to nasz mózg będzie interpretował takie promienie jako wychodzące z punktu leżącego właśnie na ich przecięciu. I to, co zobaczymy, to będzie właśnie obraz pozorny leżący tutaj w takim miejscu, gdzie się przecinają te promienie. Tutaj oczywiście to jest obraz
Tutaj znajdzie się obraz czubka strzałki, a gdybyśmy przeanalizowali bieg właśnie tych dwóch charakterystycznych promieni z każdego z punktów na strzałce, to byśmy wtedy odtworzyli właśnie obraz całej strzałki. Najważniejsze, co chciałam Ci przekazać tutaj na temat tego zwierciadła parabolicznego wypukłego, jest to, że powstały obraz będzie obrazem pozornym. I tutaj intuicja chyba powinna już po tych licznych przykładach, które omówiliśmy, powinna podpowiadać Ci, że tutaj nie ma możliwości powstania obrazu rzeczywistego, bo od takiej wypukłej powierzchni promienie zawsze będą się odbijać rozbieżnie. I nie da się uzyskać takiej sytuacji, żeby jakieś promienie się fizycznie tutaj te odbite od tego zwierciadła parabolicznego wypukłego fizycznie się gdzieś przecięły. Będą powstawać tylko obrazy pozorne. Do tego jeszcze będą to obrazy pomniejszone. A teraz może zapytasz się, no dobrze, ale to jaki jest sens, jaki jest pożytek z takiego wypukłego parabolicznego zwierciadła? Otóż takie zwierciadło, ponieważ może zbierać i odbijać światło padające pod kątami z bardzo szerokiego zakresu, okazuje się bardzo przydatne, ponieważ no na przykład zamontowane w odpowiednim miejscu może nam pozwolić zobaczyć kogoś stojącego za rogiem. Jak to możliwe? Zamiast teraz rysować strzałki, wyobraźmy sobie, że to jest widok z góry. Tutaj jest jakiś, powiedzmy, nieznajomy człowiek. Tutaj jesteśmy my. A tutaj jest ściana. Tu są, powiedzmy, jakieś korytarze, za rogiem ktoś stoi, jakaś osoba i tutaj jasne jest, że przez to, że tutaj jest ta ściana, to nie mamy szansy tej osoby zobaczyć. Tutaj żadne promienie świetlne bezpośrednio od tej osoby do naszego oka nie mają szansy dotrzeć, bo są wszystkie zasłonięte właśnie przez tą ścianę. Ale zobaczmy, że jeśli tutaj jest zwierciadło paraboliczne, to niektóre promienie, na przykład taki promień, który biegnie tutaj w kierunku ogniska, odbije się równolegle do osi symetrii i trafi prosto w nas. Tutaj trochę okolicznych promieni również trafi jakoś w jakiś taki sposób, mniej więcej w tym kierunku. Wiele promieni tutaj wychodzących od tej osoby się odbije w taki sposób, że nie dotrze do nas również, ale przynajmniej część trafi do naszego oka i dzięki temu tę osobę zobaczymy. Obraz tej osoby, będący obrazem pozornym, utworzy nam się, no tutaj trzeba byłoby oszacować, tutaj przedłużenie tego promienia równoległego biegnie tak, natomiast ten promień wychodzący od tej osoby równolegle do osi symetrii, no tu niestety nie narysowaliśmy aż tak wielkiego tego zwierciadła, ale przeciąłby się, powiedzmy, gdzieś tu, no i gdzieś tutaj byśmy zobaczyli obraz pozorny człowieka stojącego tutaj za rogiem. I takie zwierciadła na przykład często są montowane w sklepach i są tak zaprojektowane, zarówno jeśli chodzi o długość ogniskową, jak i umiejscowienie, żeby sprzedawca, stojąc przez cały dzień za ladą, miał dobry widok na cały sklep i widział, czy mu przypadkiem ktoś nie podkrada towarów. Tutaj chciałam Ci tylko tak krótko opowiedzieć o takim wypukłym zwierciadle parabolicznym, ale mam nadzieję, że było to dla Ciebie choć trochę ciekawe.